kompendium o samorządach. Ja już wiem. Odcinek trzeci. Sejmik województwa. Nasz mały parlament. To lokalne społeczności decydują o swoim losie. Wybierając posłów na Sejm, kształtują politykę naszego kraju, a wybierając radnych do sejmików wojewódzkich, decydują o tym, w jakim kierunku będzie się rozwijał nasz region. Sejmik województwa tworzą radni wybierani w wyborach samorządowych. Ze swojego grona wybierają przewodniczącego, który organizuje pracę sejmiku i przewodniczy jego obradom. Sejmik zobowiązany jest również do wyboru zarządu województwa, na którego czele stoi marszałek. Sejmik wojewódzki swoją strukturą i zasadami działania przypomina Sejm, stąd czasami używana nazwa Mały Lokalny Parlament. Uchwały sejmiku zapadają zwykle większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu. Sejmik dysponuje własnym budżetem, z którego środków realizuje zadania kluczowe dla całego województwa. Opracowuje plan i strategię rozwoju województwa. Odpowiada za drogi wojewódzkie, instytucje edukacyjne, szpitale specjalistyczne, ochronę zabytków. Tworzy plan zagospodarowania przestrzennego. Ważnym elementem funkcjonowania sejmiku jest uczestnictwo mieszkańców w uchwalaniu prawa miejscowego. Grupa mieszkańców posiadających czynne prawa wyborcze może wystąpić z obywatelską inicjatywą uchwałodawczą. Projekt takiej uchwały trafia na obrady sejmiku nie później niż po upływie 3 miesięcy od dnia złożenia projektu.